Dobę od odkrycia zbrodni jej domniemany sprawca trafił w ręce katowickiej prokuratury. Wczoraj przed południem poćwiartowane i rozczłonkowane zwłoki 62-letniego mężczyzny odnaleziono w jednej z kamienic w katowickim Wełnowcu. Do godzin późnych, godzin wieczornych wczoraj trwały czynności na miejscu z udziałem naszych policyjnych techników grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratury rejonowej Katowice Północ. Zatrzymany spędził tą noc w naszym policyjnym areszcie. Dzisiaj w zasadzie powinno doprowadzenie zatrzymanego do prokuratury w celu wykonania czynności procesowych. Przesłuchanie w katowickiej prokuraturze trwało kilka godzin. Zdaniem śledczych zbrodni dopuścił się 37-letni syn ofiary. Miał przyznać się do popełnienia przestępstwa. Ofiara, 62-latek, był poszukiwany w związku ze zgłoszeniem jego zaginięcia. Zgłoszenia tego nie dokonał syn, a odnalezienie zwłok miało nastąpić w trakcie poszukiwań. W dniu dzisiejszym prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzut dotyczący zabójstwa stypizowany w normie artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, jak również zbezczeszczenia zwłok, to jest zaczyn z artykułu 262 paragraf 1 kodeksu karnego. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Z poczynionych ustaleń wynika, że zatrzymany to syn zmarłego. Z uwagi na charakter czynu jak najbardziej tak, zachodzi konieczność podania podejrzanego badaniom sądowo-psychiatrycznym. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że mężczyźni stale zamieszkiwali razem, a wcześniejszych interwencji w tym miejscu nie odnotowano. 37-latek został tymczasowo aresztowany, a jego zeznania będą jeszcze weryfikowane. Prokuratura zleciła też przeprowadzenie sekcji zwłok zamordowanego.